Kilka godzin później Natalia i Stefan uczestniczą w policyjnej prowokacji. Policjanci chcą przyjrzeć się studiu fotograficznemu podejrzanego. Kochanie, ale mógłbyś... Ja nie mogę się przy tobie skupić, jak tak patrzysz. No dobra, i tak mam jeszcze kilka ważnych telefonów do wykonania. No, skarbie. Wyglądasz idealnie. Co za ciało. Chyba wycisnę dzisiaj z ciebie 100%. Szczerze mówiąc, mam taką nadzieję. Myślisz, że zrobiłabym karierę w balecie? Kochanie, zmarnowałabyś się tam. Bardziej pasujesz do klubu Go-Go w Las Vegas. A wiem, co mówię. Uroczy jesteś. Lubisz taniec? Jeszcze bardziej tancerki. Wiesz, mój przyjaciel Tobiasz Lewicki ma szkołę baletową. Tyle młodych, jędrnych ciał w jednym miejscu. Cholera, tak mu zazdroszczę, szok. Chyba lubisz swoją robotę? Ty chyba też. Może zrzucisz ciuchy? Może trochę później. Nie bój się, szczerze. Wolę znacznie młodsze ciała. Słyszałam o sprawie tych dwóch zamordowanych nastolatków, uczniów szkoły Lewickiego, o której wspominałeś. Chłopak i dziewczyna. Jak ta dziewczyna miała na imię? Roxana? Skąd o tym wiesz? Czytałam w necie. Głośna sprawa. Może nie powinnaś wtykać na sobie swojej sprawy? Przyszłaś na sesję czy na przesłuchanie? Sorry, chciałam tylko pogadać. Pogadać? Po co to pytujesz o szkołę i Roxanę? Kto was na mnie nasłał? Kim wy jesteście do cholery? Prywatnymi detektywami? Dobra, Migo, to już koniec. Aspirant Stefan Dobusz. Na scenie aspirant Nowak. Policja. A to co to jest? Pieprzony zboczeńcu, kręćcie fotografowanie nastolatek? Żywych lub martwych? Ręce. Gnoju, jesteś potworem, a nie człowiekiem. Stajemy. Kochałem Roxanę. Nie zrozumiecie tej miłości. Kochałeś Roxanę, dlatego postanowiłeś się udusić, tak? Udusiłem chłopaka w aucie, ale Roxana nas nakryła. Dopadłeś się w krzakach. Potem wróciłeś po aparat i zrobiłeś jej zdjęcia. Dzięki tym zdjęciu już będziemy na zawsze razem. Ty jesteś popieprzony. Dobra, idziemy. To była nasza miłość. Nie istnieje kara, która wynagrodziłaby śmierć nastolatków. Współczuję ich rodzinom, bo na taką śmierć nikt nie zasłużył.